Witam ponownie. W jednej z części teorii Deonów napomniałem, że Deon to reguła Johna A. Fleminga, znana również jako reguła trzech palców lewej dłoni. Ponieważ nikt nie zwrócił na to uwagi, czas zatem, abym ja to zrobił. Ta reguła stosowana jest w budowie silników i generatorów elektrycznych. Kiedy ustawimy kciuk, palec wskazujący i palec środkowy lewej dłoni tak, by między każdym z nich było 90 stopni, to otrzymamy model tej reguły. Kciuk oznacza kierunek siły, palec wskazujący kierunek pola magnetycznego, a palec środkowy kierunek przepływu prądu elektrycznego. Teraz spójrzmy na regułę w akcji. Jeśli przepuścimy prąd elektryczny przez przewodnik zgodnie ze wskazanym kierunkiem, to przewodnik poruszy się do góry. Tak działa silnik elektryczny. A gdy poruszać będziemy tym przewodnikiem z góry na dół, to w przewodniku zostanie wytworzony prąd elektryczny. Tak działa generator. Spójrzmy teraz na Deon. Przecież widać wyraźnie, że Deon i reguła Fleminga to to samo. Głównymi elementami generatora i silnika jest rotor, czyli część wirująca, i stator, czyli część nieruchoma. Nazwy tych elementów nie są najtrafniejsze. Jeśli silnik elektryczny umieścimy gdzieś w kosmosie z dala od grawitacji, to która z tych części będzie wirowała? Obie. Gdy skwantujemy oba elementy do deonu, to otrzymamy duon, a według mechaniki kwantowej strunę. Ponieważ prawie wszystko, co dotyczy tej reguły, co dotyczy prądu elektrycznego i pola magnetycznego, zostało już opisane i udowodnione, ja nie muszę prawie nic robić. Oczywiście ktoś natychmiast może zapytać, skoro deony w dłonie wirują bez naszego udziału, to dlaczego silnik elektryczny bądź generator nie działa sam? Tylko deony, dla których istnieje jeden wspólny superpunkt, dadzą obraz wirującego obiektu, a z tym mamy do czynienia tylko w cząstkach elementarnych i pojedynczych atomach. O tym mówiłem już w kilku częściach teorii przy najróżniejszych okazjach. O ile linie pola magnetycznego i elektrycznego wytwarzane przez większe obiekty materialne możemy wyjaśnić za pomocą ruchu wolnych deonów, o tyle nie można tego zrobić na poziomie deonów, bo nie ma niczego mniejszego niż deony, co mogłoby przynosić te oddziaływania. Możemy więc wnioskować, że bezpośrednie oddziaływania deonów działają jedynie na niewielkim dystansie i stąd są one najsilniejszymi oddziaływaniami we wszechświecie. Choć wiemy, że deon jest kulą, posiada trzy spiny, dwa ładunki elektryczne i jest energią potencjalną, to prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, czym w rzeczywistości jest i czym są siły, którymi oddziaływuje. My możemy stosować naszą wiedzę jedynie do określonego pułapu. Tym pułapem jest kwant materii, czyli nasz deon. Dlaczego teoria deonów działa wszędzie? Czyżby tylko przypadek? Przypadkowa jest mechanika kwantowa, a teoria deonów jest logicznym ciągiem przyczyn i skutków. Czy dokonałem największego odkrycia w dziejach ludzkości? Tak, ja jestem o tym przekonany, ale aby przekonać fanatyków, należałoby przeprowadzić eksperyment z pomiarem prędkości gamma rays, czyli fotonów wygenerowanych w trakcie anihilacji protonów i antyprotonów oraz fotonów wygenerowanych w trakcie anihilacji elektronów i pozytonów, czyli X-rays. Różnica powinna być znaczna. Mógłbym w oparciu o współczesną wiedzę i teorię deonów zrobić bardzo precyzyjne wyliczenia, ale czy warto tracić na to czas przed eksperymentem? Nie. Te wyliczenia miałyby sens tylko po wykonaniu eksperymentu, bo wówczas tylko teoria deonów miałaby narzędzia do wyjaśnienia tego. Polecam wszystkim obejrzenie wideo przedstawiającego budowę i działanie cząstek elementarnych, których autorem jest Bartek 88. Wystarczy kliknąć na ten link. Wkrótce opublikuję część teorii deonów dotyczącą szczególnej teorii względności oraz wideo dotyczące mojej największej pomyłki. Żegnam.